Czołem, drużyna tu Pęcz. Witam was w kolejnym odcinku, w którym będę straszny i opowiem wam dowcip. A, to ja przepraszam. Nie te nogąste babince. O nie. A dlaczego nie ten? No bo dziś to nie będzie jakiś wielki niepokój. Pozdro dla tych, co czają. A po prostu będę robił za gościa z opaską na oku. Czyli za kogo? No kogo? Za pirata. No, ale bynajmniej nie Barnabę czy tego z Karaibów. No nie, takiego pospolitego, takiego naszego, takiego znienawidzonego przez wszystkich wzorowych obywateli tegoż pięknego kraju. Ano tak, pospolitego i znienawidzonego, bo dziś pokażę wam, jak posługiwać się ustrojstwem, które nazywa się FreePSX Boot, czyli czymś, co na poziomie software'owym pozwala na ominięcie zabezpieczenia pirackiego bez potrzeby grzebania w bebechach, lutowania chipów i wykonywania innych cudów na kiju, czyli po prostu umożliwia odpalanie piratów na konsoli PlayStation 1. Zatem jak widzicie, będzie mocno, natomiast gdzie tu jest dowcip? No jeżeli chcecie zobaczyć, jak zagrać z kopii zapasowej swojego ulubionego oryginału, bo to jest jedyna słuszna opcja wykonania kopii oryginału, takiej, której można używać, wiadomo, to zapraszam do obejrzenia odcinka. I pamiętaj, nie bądź sknera, subuj tera. No dobrze, zacznijmy może zatem od tego, czym w ogóle jest FreePSX Boot, bo wiecie, wroga swojego znać trzeba. Zatem ustrojstwo, o którym dziś mowa, to nic innego jak softmod służący temu, żeby na nieprzerobionej konsoli PlayStation 1 móc odpalać kopie zapasowe gier. To po prostu swojego rodzaju exploit zainstalowany na typową dla Playa 1 kartę pamięci, który po uruchomieniu menadżera zapisów stanu gier karty pamięci z poziomu konsoli ładuje się do pamięci i podczas uruchamiania kopii zapasowej podaje informację o tym, że dany nośnik posiada typowe dla oryginalnego nośnika sektory informujące konsolę o jego oryginalności. To tak w skrócie, bo wiecie, cały proces jest pewnie dużo bardziej zaawansowany, jednak dla zwykłego gracza mało istotny. Uruchamia kopię? Uruchamia. Nie drąż. Natomiast warto by wiedzieć, jak tego exploita na kartę pamięci z Play 1 zainstalować. Sposobów jest kilka, różny poziom trudności, ja podam te najłatwiejsze. Na sam początek ważne info. Ze strony producenta exploita, link w opisie, musimy ściągnąć odpowiedni obraz karty pamięci przypisany do wersji BIOS-u naszej konsoli. Uwaga, zapis obrazu na kartę pamięci powoduje zablokowanie dostępu do karty, czyli w praktyce proces jest nieodwracalny. Lepiej zatem użyć jakiejś podróbki karty pamięci zamiast oryginału. Pierwszym sposobem jest wykorzystanie konsoli PlayStation 2 z zainstalowanym exploitem FreeMC Boot, na której uruchamiamy program Memory Card Annihilator V2 i dzięki opcji Restore MC Image kopiujemy obraz karty ściągniętej ze strony producenta exploita na świeżą kartę pamięci z Play 1. Drugi sposób to użycie boot dysku z nagranym UniROM-em, link w opisie. Po uruchomieniu konsoli z tak spreparowanej płyty mamy dostęp do menadżera plików, z poziomu którego możemy dokonać kopii obrazu odpowiedniej dla naszej konsoli wersji exploita na świeżą kartę pamięci. I w sumie tyle. Są też inne opcje, jak mówiłem, ale to już jest wyższa szkoła latania. Lutowanie czy inne takie, nie dla mnie, nie znam się, nie wypowiadam się. Aha, gotowe karty pamięci można też sobie po prostu kupić. Ale ta opcja chyba nie wymaga omawiania, co nie? Co nie, zatem teraz pokażę wam po prostu, jak działa FreePSX Boot, bo to jest w sumie najważniejsze. Na początek warto zaznaczyć, że karta pamięci z exploitem powinna być umieszczona w drugim porcie konsoli. W pierwszy rzucamy standardową kartę pamięci, żeby mieć na czym robić save'y. Ta z exploitem jest zablokowana, dostępu do niej dla save'ów nie ma. No dobra, mamy kartę wpiętą w port drugi, konsola uruchomiona, po uruchomieniu na naszej konsoli pokazuje się takie oto menu. Typowe menu wyboru tej konsoli PlayStation 1 z tym BIOS-em. Mamy memory card i CD player. W tym momencie, żeby uruchomić exploita, musimy uruchomić memory card. Wchodzimy w memory card i po uruchomieniu tego nie mamy typowego explorera kart pamięci, tylko uruchamia nam się exploit, który no musi się wczytać, prawda, do pamięci. Exploit uruchamia się w ten sposób. Wygląda to, no tak właśnie wygląda. Nie, to tak jakby tutaj, no jest jak jest po prostu. I teraz tak, po załadowaniu widzimy, co następuje. Tak to wygląda. Wygląda troszeczkę jak ekran Basica Commodore 64. Wciskamy przycisk X i mamy opcję do wyboru. Mamy boot CD, czyli uruchamianie płyty, do tego za moment. Mamy install. Tutaj możemy sobie zainstalować na cartridge tego exploita, możemy przywrócić cartridge. Możemy zainstalować FreePSX Boota na memory card, czyli wykonać kopię z tej memorki na inną memorkę, tylko BIOSy muszą się zgadzać. Musi być taka sama konsola z tym samym BIOSem. Może nie pójść na innym BIOSie. Load via serial, czyli załadowanie przez port serial. Backup, czyli zrobić kopię i przywrócić cartridge. Wychodzimy przyciskiem kółeczko do menu File Browser. Gdy wejdziemy tutaj do File Browser, nie będę wchodził, bo muszę zamknąć klapkę i on będzie odczytywał, przeglądał pliki na płycie, jakie są, także to służy do przeglądania plików. Memory Card, wchodzimy tutaj. W zakładce Memory Card mamy czytanie kart, ikon.
Widzimy, to jest menadżer kart pamięci. Mamy dostęp do menadżera kart pamięci tutaj, stąd. Nie z poziomu konsoli, tylko z poziomu exploita. I widzimy, memory card 1 mamy tylko ikonkę Raymana, jeden save, a FreePass X Boot na drugiej karcie wygląda tak. Jest niedostępna ta karta, także nic z tym nie zrobimy. Wychodzimy. Mamy Hex Editor, czyli editor, mamy status and settings, czyli settings, ustawienia, jakieś wiecie, mamy autobuta i tak dalej, odświeżenie ustawień, wyjście w ogóle, wyjście, zasejwowanie i wyjście, także tutaj takie, tego typu opcje. Mamy kredyty, reboot i exit i to wszystko. Wchodzimy teraz zatem w zakładkę boot CD, mamy play lub boot NTSC PAL, czyli NTSC jako PAL, a PAL jako NTSC i stop disk, manual swap, możemy zrobić manual swapa, ale wciskamy przycisk play. Zamykamy klapkę, mamy włożoną grę, kopię zapasową gry Bloody Roar 2. Czekamy, aż odczyta nam płytę z grą. Nie ma tutaj tego nie wiadomo ile, widzicie? Także, ale jest ok. Jest ok, wystarczająco dla gracza, wystarczająco, nic więcej tutaj nie trzeba. Rozpędzamy płytę. Za chwilę pokażę Unlock Mode 2 i mamy jaka metoda jest Nokash Unlock, czyli jaka metoda służy do uruchomienia tej płyty, tej gry. Mamy taki Nokash jakiś Unlock. Lecimy z tematem, gra się uruchamia i to powinno być tyle w temacie. Sony Entertainment Presents, zobaczymy intro, czy będzie działać. Hudson, wiadomo, to Hudson zrobiło. Bloody Roar 2, fajna gierka taka a propos. Tyle w temacie, tutaj. Wiadomo, to się nie ma co rozwodzić. Mamy interko. Jakie jest interko, chyba wszyscy wiedzą, bardzo agresywne bym powiedział, ale wciskamy przycisk X, nie będziemy grać. Wciskam X, żeby pokazać wam jak i czy to działa. Arcade, proszę bardzo, uruchamiamy. Wybieram swojego ulubionego longa, bo... longa, bo nim uwielbiam grać. Jest tutaj mój long, zamienia się w tygrysa, uruchamiamy grę. Bloody Roar, jak mówiłem, świetna gierka, dużo w nią grałem na Playu jedynce, także... Jest dobrze, prawda. Zobaczymy, ale dawno nie grałem teraz, zobaczymy co z tego będzie, żeby nie było. Załadowane. Malinka jest. Tak jest. Pięknie. Łapanie jest tu. Robimy strzała. A gdzie jest zamiana w Tigerka? Tu jest Tigerek. O, panie. Ale mnie butem zdzielił. To jest taki mój ulubiony cios. A chyba nie wyszedł teraz. Ale cios jest jeden świetny. Za chwilę wam go pokażę, jak mi się uda go zrobić. O, jest ten cios. Tak z automatu. Je but. Możemy zrobić go tak, bo on teraz już się nie odpali, szczególnie jak zmienił się w tygrysa, to już... No już teraz się nie odpali ten mój specjal, o! But! Dobra, przejdę go tylko i zaraz zrobimy jakieś drobne podsumowanko, bo oczywiście muszę grać, jak już odpalę, to muszę grać w tą grę. Dobra, nieważne, słuchajcie, udało się, mam you win. Nie będę grał dalej. Teraz tak, żeby po prostu odpalić kolejną grę, tutaj robimy taki myk, że robimy... Niech się wczyta tylko, robimy reset, ale musimy otworzyć klapkę, bo za chwilę wam pokażę. Niech się wczyta tylko moja Shina, mój drugi przeciwnik. I tyle. No ładnie to czyta, szybko czyta. Konsola bardzo fajnie sobie radzi z piratami tego. Z kopiami zapasowymi, żeby to brzmiało pranie. A więc robimy tak, reset, otwieramy klapkę. Płyta nam, nie będę hamował. W tym momencie uruchamia się nam konsola. Mamy logo tutaj, prawda, PlayStation, Sony. Jakie jest, wszyscy wiedzą. Odpali nam się ten menu wyboru tej głównej konsoli. I znowu wchodzimy w memory card. Znowu ładujemy exploita do pamięci. Uruchamiamy kolejną grę. Jest minus to? No bo to działa wolniej, tak? Natomiast działa, robi to dobrze. Także tutaj wszystko jest ok, gra i buczy. No i dobrze, no i tyle. I teraz w ramach podsumowania plusy i minusy. Mam wypisane, zatem plus w sumie... Znalazłem jeden. To jest przeróbka bez ingerencji w bebechy konsoli. Bez dotowania chipów i innych takich. I to jest jedyna rzecz, jaka różni tą przeróbkę od chipa. Także tak, no chip trzeba lutować. Tutaj nie lutujemy, wkładamy kartę, odpalamy i działa. Teraz minusy. Przede wszystkim wolniejsze działanie niż lutowany chip, tak? To wszystko wolniej działa, bo trzeba czekać po każdym restarcie, aż załaduje się exploit do pamięci. To widzieliście, za każdym razem, gdy resetujemy konsolę, trzeba czekać, wejść do menadżera karty pamięci, zainstaluje się w pamięci, wczyta się do pamięci i wtedy możemy działać. Minus, wolniejsze działanie. Pierwszy minus. Drugi minus, odpada jeden slot na kartę pamięci przy przeróbce. Po prostu tu musi być cały czas pięta karta pamięci w porcie drugim. W pierwszym mamy kartę pamięci na save'y. Gdy mamy przerobioną konsolę, mamy dużo gier. Gdy mamy dużo gier, mamy dużo save'ów. No i potrzebujemy dużo miejsca na save'y. A mamy tylko jedną kartę. Oczywiście możemy kupić kartę ze zmianą bloków. Chyba 4 bloki maksymalnie, czy ileś tam było. Nie, już nie pamiętam dokładnie. Możemy to zrobić. Natomiast jeden port na save'y nam odpada.
No niestety, ten jeden mniej. No i jeszcze ostatni w sumie minus, jaki wyróżniłem sobie. Jak przy utowanym chipie, nadal jedziemy laser na piratach. Więc krótsze życie lasera. No to jest ogólnie minus przy każdej przeróbce, natomiast zaklasyfikowałem to jako minus tej przeróbki, bo minus każdej przeróbki, a laser jest dzisiaj na wagę złota, dobry, działający jak w tej konsoli, także no nie wiem, czy ja bym w tej konsoli tutaj, prawda, jechał ten laser, ale to jakby nie moja konsola, nie moja sprawa, także Mateusz, to tam, nie wiem, zostawiam to tobie, rób jak uważasz. I w sumie tyle, czy warto? No wiecie, ja bym po prostu wybrał PSIO, taki emulator na kartę SD, na kartę SD wczytujemy sobie pliki, ISO czy tam inne i odpalamy. Oczywiście musimy wtedy lutować w konsoli odpowiednią tam przeróbkę, natomiast ja bym zainwestował w to, żeby mieć napęd, którego możemy czytać oryginalne gry, czyli nie rżniemy napędu i mamy tą przeróbkę. Nie wybierałbym chyba tego. Natomiast jeżeli nie chce ktoś lutować sobie, prawda, przeróbki do konsoli, chipa, to może wybrać tą kartę pamięci. Będzie wolniej, ale będzie. Będzie mógł sobie pograć w jakąś tam grę, albo zrobić kopię swojej, prawda, prawilnie, oryginalnej, jedynej, słusznej, takiej na przykład jak Metal Gear Solid, kopię zapasową tejże gry, żeby nie używać tych płyt, bo one dzisiaj są na wagę złota i może sobie wtedy, prawda, grać z kopii zapasowej, jeżeli tak preferuje. I tyle, nie? Siłą rzeczy chyba nie będzie o tyle gier, co na zwykłych piratach, na przeróbce z chipem, bo tam te gry szybciej się zmienia, a tutaj wolniej, natomiast też będzie miał, też będzie się cieszył, także no cóż, polecam, warto, mi się wydaje, jeżeli ktoś nie chce przerabiać konsoli, nie lutować jej, chce mieć ją w oryginale, można się fajnie bawić, no ale jest wolno, wolniej i tak ogólnie, nie wszystko też chyba działa na tej przeróbce, także no jest jak jest, ale to już wybór należy do każdego z was. Mateuszu, dzięki za pożyczenie mi konsoli, świetny stan, i tej karty, świetny stan, nie wiem, jeszcze świetny stan lasera, bo jakbyś używał tą kartę z piratami, to przestanie być taki świetny, no ale fajna konsola, fajna przeróbka, przeróbkę polecam, jak ktoś preferuje. Mateusz, baw się dobrze, odsyłam ją do ciebie, także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, tobie za pożyczenie konsoli, pozdrawiam was, Panchart, i do następnego, trzymajcie się, cześć. Na sam koniec namachałem się łapami, miałem powiedzieć, że subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, napisz komentarz i daj lajka, oceń, prawda, ten film i napisz, czy jesteś za przeróbką Play 1, czy nie. Piractwo, hip hip hura, czy go to hell? Napisz w komentarzu pod tym filmem. Pozdrawiam.